Politechnika Opolska jest to uczelnia, która znakomicie wylansowała hasło Czas Inżynierów, które idealnie trafiło rzeczywiście w dany okres rozwoju społecznego, gospodarczego Polski. To hasło cały czas obowiązuje. Dobrych inżynierów, fachowców cały czas brak. Więc jeżeli mówimy o wkładzie uczelni w region, to jest on olbrzymi. I myślę, że jej atrybuty, a więc pewna ekspansywność, takie innowacyjne podejście, gdzie z jednej strony mamy Instytut Konfucjusza, z drugiej strony propozycję zorganizowania konferencji w sprawie wspólnej polityki rolnej, pokazuje, że Politechnika ma szerokie spektrum możliwości, szerokie spektrum oczekiwań co do objęcia różnego rodzaju z pozoru odległych obszarów swoim zainteresowaniem i oddziaływaniem. To jest bardzo cenne, bo mobilizuje inne uczelnie do zdrowej rywalizacji. Gdybyśmy nie mieli Instytutu Konfucjusza w Opolu, to pewno nie podpisalibyśmy jako województwo jednomilionowe porozumienie o współpracy z regionem Fujian, który ma raptem 36 milionów mieszkańców. To jest oczywiste. Jeden z najbardziej rozwiniętych regionów, położony, tak jak już mówiłem, tutaj na tym spotkaniu, 400 kilometrów powyżej Szanghaju, znakomicie rozwinięty. No i to, że w marcu będziemy mieć delegację biznesu chińskiego, to też jest dobrze zapowiadający się prognostyk. Warto podsumować ostatnie lata. One były niezłe. Mieliśmy dobry fundusz zasilający nas w ramach programów europejskich. Zbudowaliśmy wiele, osiągnęliśmy dużo. Niestety, jak w całym świecie, w Polsce przychodzą trochę gorsze czasy. Efekt motyla troszeczkę zadziałał na tyle, że zaobserwowaliśmy dość istotną dziurę budżetową na Politechnice Opolskiej. Skądinąd wiem, że nasi sąsiedzi też taką posiadają. To są miliony złotych. Musimy nad tym popracować. Dlatego pozwoliłem sobie na szczere przekazanie życzeń noworocznych, że jeśli mają być szczere, to muszę zapowiedzieć, że ten rok nie będzie łatwy. Ale jestem pełen optymizmu swojego i swoich współpracowników i zresztą wszystkich przedstawicieli naszej społeczności akademickiej, że damy radę.